witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie się zbieramy, wychodzimy z Maxem z domu, jedziemy do Moniki, spędzimy tam z Moniką większość dnia. Także zaczynamy vloga, zapraszam. Jesteśmy już przy samochodzie. Zobaczcie, wzięłam moją zimową kurtkę. Wojtek dzisiaj pracuje, jestem sama z Maxem, a dlatego założyłam zimową kurtkę, że chcemy przejść się potem tam do centrum, nad rzekę, na spacer. Może coś do jedzenia sobie kupimy. Monika w tak fajnym miejscu mieszka. A przypomnę tym, którzy zapomnieli albo nie wiedzą, Monika mieszka w centrum Newcastle w Akademiku, wynajmuje studio. Pokój połączony z kuchnią i z łazienką. Bardzo, bardzo fajne miejsce. No i właśnie mieszka blisko rzeki. Także plan jest taki, żebyśmy się nad rzekę wybrali. No i zobaczcie, ile tutaj tobołów nam się dzisiaj nazbierało. Maksia tam już siedzi. I mam tasiemkę. Tasiemkę masz, tak. Tyle siatek. No tu jest plecak Maksa. Do gimnastyki. Do gimnastyki, no. Plecak Maksa, plecak mój. Tutaj są trzy siatki. Wziąłam ręczniczki papierowe Monice, tutaj jakieś rzeczy, co ona zostawiła u nas. Tu Max płatki sobie zabrał i tam są też takie małe zakupy. Bo ja wczoraj pojechałam z Maxem na Kingston Park i weszliśmy tam do Marksa i Spencera. Max chciał koniecznie Monice jakiś prezent kupić. Najpierw znaleźliśmy kosmetyczkę, ale powiedziałam mu, że Monika ma tyle kosmetyczek, że nie potrzebuje. No to się uparł, że chce Monice kupić coś do ubrania, zobaczcie. Czy dla Moni kupić coś świecącego? Może być sukienka albo bluzka. To idziemy szukać? Znaczy bluza, tak. To idziemy szukać. Jesteśmy w Marksie i Spencerze. Może tutaj. Patrzymy tutaj szukać. Takie bo ona lubi białe albo czarne. Takie dla Moni? Białe. Oj, to by się pewnie ucieszyła, ale może jej będzie za ciepło w takiej kamizelce, co? No to może coś innego. No dobra, jedzenie jakieś. Jedzenie jakieś? Tak. Jaka zmiana. Do picia i jedzenie. Dobra, idziemy szukać? Do picia i jedzenie. Small city thinking, I get why you left. Small minded people, sure know how to trick. Cześć! Wszystko kupiłeś, co chciałeś? Tak, ale jest to Oreo. No i wybrał co nieco Maksiu w Marksie i Spencerze dla Moniki, ale że obok jest Aldik, to poszliśmy do Aldika też na... Miały być małe zakupy, ale zobaczcie sami. A my jedziemy do Moni, tak? Mamy naprawdę dużo zakupów. Za dużo. Mama, dlaczego kupiliśmy takie? Bo ja mam ochotę na grejpfruta. W sumie mamy cztery siatki, trzy siatki z Aldika, jedna siatka z Marksa i Spencera. Rozpoczynamy food haul i zaczniemy od torby właśnie z Marksa i Spencera. Za wszystko zapłaciłam 13,80 i mamy tak. Max wybrał dla Moniki sok do rozcieńczania z pomarańczy śródziemnomorskich. Wzięłam trzy słoiki miodu, ten miód nam bardzo smakuje, mają w promocji za funta 30, jest to miód stały, fajny do smarowania, ale jest bardzo kremowy, więc idealnie też się rozpuszcza w ciepłym mleku, w ciepłej herbacie, bardzo go lubimy. Awokado, cała siatka, tu się podzielimy z Moniką. No i wzięłam boczuś, normalna cena 4 funty na 2,20, przeceniony.
żelki, bo Max chce zrobić taką fajną zabawę z żelkami i jeszcze mamy ciasteczka coś a la Oreo, to też Wam później nagram. Mamy tutaj wafle ryżowe, słodkie chili, to też dla Moniki i gazetka z Marksa Spencera. Jeszcze wiecie co? Nie miałam od nich gazetki, pierwszy raz mam. Przechodzimy do zakupów z Aldika, za wszystko zapłaciłam 40 funtów 90 pensów i mamy tak, polędwiczkę długą wieprzową, dwa razy seler naciowy, dwa razy ogórek świeży. Tutaj zobaczcie, mam lizaki czekoladowe, takie świąteczno-zimowe. One były przycenione na, nie pamiętam, 19 albo 29 pensów. Wzięłam dwie paczki i wzięłam też trzy Mikołaje z czekolady. One były też albo po 19, albo po 29 pensów. To sobie pomyślałam, niech dzieci sobie jeszcze zjedzą. Mamy tutaj kiełbaski dla naszej Lili. Wzięłam też kolę, sok jabłkowy do rozcieńczania. A tu zobaczcie, jaki fajny sok pomarańczowy z kawałkami owoców, ale z jakim bałwankiem ślicznym. Kostka masła, tu są te niby Oreo, ciasteczka do Maxa zabawy. Całe duże opakowanie orzechów włoskich już obranych. Chleb tostowy, chleb na zakwasie, pomidory na gałązce. Tutaj jest taki miks orzechów i owoców suszonych. Dwa razy banany, szpinak taki fajny, już gotowy, umyty, od razu do użycia. Dwa razy brokuły, dwa razy cytryny, dwa razy grapefruit. Wzięłam też arbuza. Max nabrał ochoty, od jak wszystko pod kolor dla Maxa. Mamy też dla niego bidon do szkoły. Wiecie co, to jest bez słomki i to jest w takim stylu, co mu ostatnio kupiłam. One się bardzo dobrze sprawdzają. Zobaczcie, o tutaj ma taką gumę, która dociska, żeby nie wylatywała woda. I tutaj mamy lunchbox, takie pudełko z przegródkami. Tutaj są dwie mniejsze, jedna większa komora. Max chodzi na obiady w szkole, ale chciałby od czasu do czasu pójść na lunchbox, wiecie, z plecakiem pójść, więc kupiliśmy mu taki zestaw. Wzięłam jeszcze pierniczki, takie w czekoladzie i mam gazetkę. Jesteśmy na miejscu, zaraz wezmę siatki, tylko najpierw zapłacę za parking aplikacją. Tam można przy głównej ulicy też parkować, ale tam wiecie co? Są automaty, żeby wrzucać monety, a ja zawsze... Brak mi jest gotówki zawsze, bo zazwyczaj kartą płacę w sklepach. I właśnie tutaj jest taki fajny parking, że mogę aplikacją płacić. Tak myślę, na ile godzin wykupić. I wiecie, że deszcz zaczął padać? Zobaczcie. Mokre auta. Nie wierzę, ja to mam szczęście. Dzisiaj parking jest tutaj darmowy. Także możemy stać ile chcemy. Super. Tylko tak się martwię tym spacerem nad rzekę, bo... Ten deszcz cały czas pada, ale najpierw idziemy do Moniki wypić kawę i może przejdzie. Bo też po drodze słoneczko mieliśmy, tylko Wam nie nagrałam, bo kierowałam. Co? Zapomniałam. Tutaj piszę, tutaj troszkę widać. No tak mało, bo szyby przyciemniane są, nie widziałam, co Ty pisałeś, wiesz? O, jak ja mam zapukać. Pok, pok, pok. Cześć, ryba, cześć. Oj, nie zmieszczę się z tymi tobołami. Cześć, cześć. No. Max już tutaj grę wyciąga. Pamiętacie te lustro? To jest z Maxa szafy. To są drzwi z jego szafy. I tak fajnie tutaj wyglądają u Moniki. I tak sobie pomyślałam, że Monika wprowadziła się tutaj we wrześniu, więc minęło już sporo miesięcy i może zrobię Wam taki tour po jej studio, po jej mieszkanku tutaj i zobaczycie, jak się urządziła. Jeszcze Monika dokupuje cały czas nowe rzeczy. Ma też tutaj pranie porozwieszane, wiecie, no nie jest gotowa na to, że ja będę tour nagrywać, ale to nic, wiadomo, ona tutaj mieszka, używa tego mieszkania, więc idealnie nigdy każdy nie ma w mieszkaniu. Także co, zaczynamy tour? Tutaj są drzwi wejściowe, tutaj wieszak na kurtki Monia ma, tu jest łazienka, zaraz Wam pokażę. Tutaj Monika ma biurko i tak wygląda jej mieszkanko. Zasłoniłam roletę, wiecie, żeby tam za bardzo nie było widać na zewnątrz. Koło drzwi mamy tutaj mikrofalę, lodówkę. O, jakie fajne zdjęcia Mania ma. Ojej, Chloe na zdjęciu. Dawno jej nie widziałam. Tutaj mamy szafki. O, jak ładnie Monia tutaj ma pojemniki poprzesypywane rzeczy. I tutaj umywalka. Tą całą płytę wymieniali jej na nową, bo nie działała poprzednia za bardzo. Ja będę pierwsza.
kanapa, stolik, szafy, maskotki. Biurko, tutaj Monika pracuje, a przypominam, Monika studiuje biznes. Wcześniej studiowała projektowanie i szycie, ale zmieniła na biznes. No, maszyna jeszcze jej została, bo jeszcze sobie nieraz coś uszyje, coś przerobi. Wieszak na ubrania. O, to jest ta pralka, którą ostatnio Monia kupiła, to Wam zaraz pokażę. Lustro, łóżko, pranie. Nie możesz, to... Maksiu gra w grę Monopol. Jeszcze pieniędzy, Max, czekaj, zrobię kawę. Monia mi kawę robi, nie ogarnia. Tu Max chce z nią grać, tam kawkę mamie robi. Stolik, kanapa, telewizor. Ojej, a gdzie masz położony ten projekt? To jest ten projektor. Mhm. I ty nowy zamówiłaś, nie? No, bo... Ten jest niedobry? No nie, on po prostu tylko na 4 godziny się włączy. I to denerwuje. Aha. Bo na początek nie wiedziałam, że... O, ładnie wygląda. Najtańsze, teraz mnie już denerwuje. No. Idziemy teraz do łazienki. O, tu jest jeszcze lusterko. Tu w łazience tak wygląda. Kabina. Ja wszystkie światła zapaliłam, ale teraz zgasimy. Zrobimy tutaj nastrój i zobaczcie, jak fajnie z tym projektorem wygląda, bo naprawdę rewelacyjny efekt. A w telefonie wcale nie wygląda aż tak ciemno, Monia. Tu lampka. No i ten projektor. O, świetnie. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. I wiecie co? Bardzo mi się podoba... Dobra, zapalę światło z powrotem. Gdzie to było? Tutaj. Bardzo mi się podoba, jak Monika wymyśliła tą poduchę na oknie. Nie było idealnego wymiaru. Zamówiła tą poduszkę na Amazonie. Chciała trochę ją skrócić, ale wtedy ona będzie jeździła. A tak jest tak mocno wciśnięta, że wygodnie się na nią... O, jest już skrócona. Aha! A nie, to tak myślę, może zostać. I mówiłam Monice, że jak chcę więcej poduszek, to mogę jej dać, bo jak jest roleta odsłonięta... To tak fajnie, wiecie, tutaj sobie siedzieć przy oknie i jak będzie więcej poduszek, może tak fajnie przytulniej będzie wyglądało. Co mówiłaś jeszcze? A nie, że ja jeszcze jej tam nie strzymam, tam widać. Aha, widzę, podwinięte, no. O, już jest jaśniej. Nie, Maksiu, okienka nie otwieramy teraz. O, tu sobie Monika postawiła te pałeczki zapachowe. Muszę powąchać. O, ładnie. O, wiecie, jak to, jak wiosna pachnie, jak pierwsze kwiatki, przebiśniegi. Pewnie to nie jest taki zapach, ale tak mi się skojarzyło. Gardenia. To ona mi się nie mieści do zlawu, ja jej nie używam, bo mi się nie chce jej myć. No, za duża, nie? To nie mogę przetrzeć, bo ona tu ma albo mniejszą, albo taką płatkę. Aha, bo Monika zamówiła na Amazonie taką, jak my mamy, taką marmurową w domu i właśnie czeka na dostawę. Patrz, jaki fajny blok do noży, no, Monia kupiła. Ja wszystko wytłumaczę. Ale bardzo ładnie to wygląda. Mało miejsca zajmuje. Ja miałam wszystko w szufladzie? Mam luzem i... Och, tu! Oj, to niewygodnie. No. Ja rozgrzewałam i... Fajnie to wygląda. Monopol. No i to jest ta pralka. Monika mówi, że jest rewelacyjna. Ona ją przenosi do łazienki jak pierze. Mówi, że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze pierze, aż za dobrze, bo nieraz aż nitki ze skarpetek wychodzą. Tutaj jest pralka. Tutaj się wiruje. Wszystko takie porządne. Ja już ją Wam kiedyś we vlogu pokazywałam. Link zostawię Wam w opisie pod filmem, może komuś się przyda. Fajna taka, nie wiem, na działkę, czy jak macie jakiś camping. I dużo miejsca nie zajmuje. Nie, teraz mama się popsika. Monika się psika, ja też chcę się popsikać. Ja uwielbiam tą firmę Sol de Soleil. Tak to się nazywa? Sol de Janeiro. Sol de Janeiro, jedy. Bo ja mam taki brokat na słońce i tam było chyba napisane Sol de
Dobra, nieważne. W każdym razie to jest mgiełka do ciała. Pomocy. Tu położę i się też wypsikam. Na Look Fantastic ją kupowałaś, nie? Mhm. Ojej, no uwielbiam, tak uwielbiam te ich zapachy. One mi się z latem kojarzą. Tak fajnie. Tak, tak radośnie zaczynam się czuć, jak powącham tych zapachów. Aż. No kurtki trochę inne, ale zobaczcie, jaki przypadek. Mamy z Moniką takie same kolory bluz. Mi wcale nie przysłali. I ona ma czarną kurtkę i leggings. No ja mam dżinsy czarne, ale naprawdę podobnie kolorystycznie jesteśmy ubrane. Jeszcze tak samo kolory kurtki. No moja taka jest ciemno-szara. Różne kolory. Monika ma czarną, ale podobnie wyglądamy. Wyszliśmy już na spacer. Nie pada, trzymajcie kciuki, aby tak pozostało. Będziemy szukać czegoś do jedzenia, ale no wiecie, no nie chcemy iść do restauracji i siedzieć. To nie taki dzień dzisiaj. Bardziej chodziło mi o jakieś takie kebaby na wynos, może pizza, może jakieś KFC, ale to chyba nad rzeką takich nie ma, to bardziej w samym centrum, a tak daleko aż nie chcemy i zobaczymy. Ewentualnie koło Moniki jest pizzeria, tylko że tam otwierają za niecałe 2 godziny. Nie wiem, czy to nie za późno, bo trochę głodni już jesteśmy. I jesteśmy już nad rzeką. Piękny widok. Co? Co? A, no, tu jest co tydzień nad rzeką. My byliśmy tu nieraz, ale tu nie wiem, jakoś nigdy nic nie kupiliśmy. Ja stoję w kałuży. No i przyszliśmy na ten market. Jesteśmy tu nad samą wodą. Za mną opera Sage. Tam most Millennium. A ten most jak się nazywa, Monia? Tyne Bridge, po prostu Tyne Bridge. Ja zawsze zapominam. Będą gorące, będą. Where are you from? Ellie from Poland. Finding with these of the red off. Ale będą pyszne. Bo miałam, że ja wygrywałem pomysł na tamtej stronie. Mamy pyszne, gorące frytki. A ty z jakim sosem sobie wzięłaś? Mega sos. A, do burgerów. A ile tu ludzi? Max nie może odejść od kaktusów, jak on lubi kaktusy. Ale jak on lubi kaktusy? Max jajka ogląda, wielkanocne już. Uuu, pani miodu dała Maxowi do posmakowania. It's good. It's good. O jajka. Oh, nearly flew away. Oh wow! Oh wow! To jest tylko na niwę. To jest
To jest piękna na niby. O, oh, wow. Jaka miła pani była, poczęstowała Maxa miodem, pszczółkę mu dała. Mówi, że jest tutaj co niedziela na tym markecie, miód sprzedaje i takie różne tam, wiecie, świece. Tylko powiedziała, teraz jej przez 2 tygodnie nie będzie, bo będzie na urlopie. Bardzo miła, tak chciała bardzo tak rozmawiać z nami. Przestało padać i weszliśmy jednak na most Millennium. Przechodzimy koło knajpki Peach and Piano i zobaczcie, jak fajnie mają tutaj pianino i drzewko pomarańczowe, ale jakie pomarańcze, z daleka to wygląda jak prawdziwe. Tak mi się spodobało. Tak, tutaj stałeś i oglądałeś lasery w Sylwestra, nie? Dokładnie w tym miejscu jesteśmy. Stamtąd przyszliśmy, tutaj oglądaliśmy, tam się wyświetlały. I stamtąd przyszliśmy. O, ciężkie drzwi, bo to przeciwpożarowe. Co ja zrobiłam? O, ja się tu oparłam kurtką, ale jak? To wyschnie, to nic, ale... O, jeny. Jesteśmy już z powrotem u Moniki. Tak jak w zakupach widzieliście, że Max kupił te żelki, te ciasteczka. Tutaj mamy jeszcze 6 suszonych różyczek. I teraz właśnie z Moniką będą robić no, taką ciekawostkę. Zobaczycie z tego. O, łatwo poszło. Ciasteczka trzeba rozdzielić, bo same te ciemniejsze części potrzebujemy. O. I porozgniatać. A może chcesz coś innego? To jest do koktajli, ale może tym będzie łatwiej. Tak, o, takie. Fajne takie coś Monia ma. Tym będzie łatwiej szło, no. Tego. To ile takich ciastek mam robić? Na jedno starczy? Nie, to za 4. Albo nawet 5. Ale nie wiemy ile, bo to będzie tak na niby ziemia. Aha, o, ziemia? Tak, ale nie mogę ci mówić nic o tych chlebakach. I już jest pięknie zgniecione, zmiażdżone. To będzie nasz piasek. O, on naprawdę wygląda jak ziemia. Tak, żeby teraz jeszcze... Mania chyba musi się odwrócić, nie? Nie, jeszcze kwiatki musimy posadzić tutaj. Mhm. Naprawdę Mania ale... może wiedzieć? Nie, tak. Nie będziesz jej zaskakiwał? Nie, ale tylko zobaczyć, jak już zrobimy to. Czyli nie mogę. Możesz patrzeć, jak my to robimy. I nawet z robakami, z kwiatkami. Dobra. I teraz to musimy posadzić tutaj i będziemy mogli to potem jeść. Tylko te różowe. To taki ogródeczek jeść. Będzie chyba, co? Tak. Robaki. Mania ma patrzeć? Tak, możesz. O fuj, jakie robaki. O, myślałam, że to będą takie małe. Nie, no specjalnie chciałeś duże, mówiłeś. A Monia, patrz, to mogło być sześciuski. Jego. Nie, to jest chyba wiśnia, wiesz? I to będą dookoła. O fuj! Ogródek i robaki chodzą. O fuj! Jestem... O fuj. I teraz muszę to rozdzielić. No. Jeszcze. Marzyłam o tym, no. I gotowy efekt. No, fajna zabawa. Nie, jeszcze nie gotowe. Jeszcze nie gotowe? Mhm. Jeszcze tu jedno. I ogródek gotowy. Tak. Ale się tata zdziwi, jak będzie oglądał tego vloga. Ale się zdziwi. Tak. Powie do Maksia. Maksiu, piasku się nie je i robaków. I kwiatków.
mam ciotkiego kwiatka spróbować, wiesz? Chyba ręką wezmę. Ty pierwszy, dobra. Może daj mi te zielone. A ja mogę tej ziemi spróbować? Nie. Jak dużo wezmę do buzi, to ja nie lubię tego. Ble. To ostatnie jest dla mnie. Jak chrupie ta ziemia. No. Mogę tą żelkę? Jedną? Nie, chcesz? Nie, ja mam swoje. Mama. Masz. O, kwiatka, dziękuję. Lubię te robaki. No chodź, daj rękę. Idziemy już do auta. Był przed chwilą czerwona, teraz tak? Już niebieski. Zmienia kolory, ale jak ładnie widać. Kto ciemno na parkingu, pusto już. Chodź, wsiadamy. Zaraz położę plecak. Chodź ty tutaj, wsiadaj do tyłu. Daj mi plecak. Daj mi. Ciężko w kurtce. No wsiadaj. No chodź. No chodź, chodź. No przecież nie puszczę cię teraz na dwór. Jest ciemno, mokro tam. Zaraz damy kolację, tak? Idź zobacz, co Maksiu tam robi. I tak, w moim filmie, open boxie mojego laptopa, pokazywałam Wam dwa covery. To był ten jasny. O! Ojej, czekajcie. O! Ten jasny. A jak jeszcze nie oglądaliście open boxa mojego nowego, z moim nowym komputerem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I drugi miałam torbę w sumie, taką ciemną. Pytałam się Was, która jest ładniejsza. Dużo osób pisało mi, że jasna, ale że ta ciemniejsza, bardziej praktyczna. No więc zdecydowałam, że zostawiam obie. Ta będzie mi służyła tutaj w domu, ta będzie na wyjazdy, ale mówiłam też Wam w tamtym filmie, że czekam na jeszcze jedną przesyłkę. I tutaj właśnie jest ta przesyłka i tutaj jest jeszcze jeden pokrowiec i wiecie co? Ja nawet jak kupowałam go, nie zwróciłam uwagi, że to jest taki sam pokrowiec jak ten, tylko zobaczcie, szczegółem się różni. Tutaj jest tak wzdłuż, wsuwa się laptopa, a tutaj w poprzek i ta kieszonka tutaj jest w poprzek. A tutaj jest wzdłuż. I powiem Wam szczerze, ten mi się bardziej podoba, więc zostawiam te dwa. Ten idzie do zwrotu. No i jeszcze, wiecie co, Wojtek mi kupił bardzo dobry kabel. O, taki kabel, też kupił go Wojtek na Amazonie. Posiada on certyfikat Intel. No nie był tani, 23 funty, 22,90 chyba kosztował, ale podobno jest bardzo dobry i służy do przesyłania dużych plików. Ja, jak wiecie, cały czas miałam problem z komputerem stacjonarnym, z przesyłaniem, żaden kabel mi nie chciał działać. No wiecie, teraz fajnie, bo pracuję na laptopie, ale jeżeli to ma też mi przyspieszyć przesyłanie plików, to jak najbardziej. Także będę testowała wszystkie linki do wszystkich pokrowców, toreb, do kabla zostawię Wam w opisie pod filmem. Są to naprawdę bardzo fajne rzeczy. Jeżeli potrzebujecie, to zajrzyjcie. I teraz zabiorę się za odgrzewanie zupy. Zupa, potem prysznic Maksiowi zrobię szybki i potem mięsko mu usmażę. A zupkę, o taką mam pod ręką, tutaj się rozmrażała. Jak kojarzycie, ja gotuję zawsze dużą ilość zupy i w takich pojemnikach zamrażam. Jest to zupa z warzywami, z kurczakiem i właśnie taką zupkę rozmrażam. I teraz ona jest jeszcze trochę w środku zamrożona, ale to już się w garnku, wiecie, dokończy rozpuszczać ten lód. I teraz zjemy sobie zupkę i później się zajmę Maksem. I od jutra Max wraca do szkoły. Koniec ferii. Już będzie to taki prawdziwy powrót do naszej rutyny, bo no, święta były
Nowy rok był i tak jakby już wiecie, wróciliśmy trochę do normalności, ale cały czas Max był w domu i cały czas nie było tej całkowitej rutyny. Teraz wiecie, wczesna pobudka, Max do szkoły, ja będę miała cały dzień na pracę. Cieszę się, bo to takie trochę wiecie co, w biegu było też nagrywanie w ostatnim czasie tych vlogów, montowanie. Teraz już w 100% wiecie, oddam się mojej pracy na nowo. No i też mam bardzo dużo nowości do butiku. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think it's beauty in the fray. Pijesz wodę? Czekaj, bo patrzę, jak Lili wodę pije. But you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. Ty wszystkie teraz zabawki odkrywasz w szufladzie, nie? Tak, jeszcze trzy karty Mikołaj mi zaczarował. Mikołaj ci zaczarował? Pamiętam o tym. Zupka gotowa, to tam jeszcze koperek zamrożony. Dużą ilość. O, i jeszcze łyżkę śmietanki. O. Gotowe. Ale pachnie. Nieszczęście się stało. Zobaczcie, jak mi się złamał paznokieć. Najpierw złamała się sama hybryda. I myślałam, że dotrwam do nowych paznokci, żeby paznokcia, wiecie, uratować i samą hybrydę zetrzeć, ściąć. A jednak tutaj mi się już nadłamał paznokieć i muszę go właśnie obciąć. I szkoda mi, bo następne paznokcie będę musiała zupełnie krótkie chyba zrobić. No, szkoda mi tych paznokci, ale już po świętach, już i tak odsłużyły swoje. I za kilka dni idę robić nowe. No, ale... No kurczę, tak mi szkoda, że się złamał. Trudno. I gotowe. No nie wygląda to najgorzej. Nie wpada tak w oko. Odczepiłam i opiłowałam. Ale on tam pracuje. Ogon sobie przyczepił. Maksiu już jest wykąpany. Ma teraz 5 minut dla siebie. Zaraz wejdziesz do tej szuflady. Znalazłem to. O, kalejdoskop. Świetny. A ja zabieram się za kotleciki. Jeden duży, jeden mały, a odwróć się. A puść ogon. Pamiętacie te majteczki, co ciocia Anetka z Belgii zrobiła Maksiowi, jak byliśmy na wakacjach tam? Cały czas Maksi je ma. Właśnie wygrzebał je z szuflady. Cieszy się, jak nie wiem, bawi się. Anetko, pozdrawiamy serdecznie. Buziaki przesyłam. Miałam polędwiczkę, pokroiłam na kawałki, przyprawiłam tylko solą i pieprzem. Będę maczała w jajku i mam tutaj taką panierkę japońską, panko breadcrumbs, to Wojtek kiedyś gdzieś kupił. Będzie chyba bardzo chrupiąca i w tym będę smażyła. Wojtek właśnie wrócił do domu, a w ogóle Max wcina kotleciki i tylko mówi pyszne te mięsko, naprawdę fajne, uwielbiamy po prostu polędwiczki. No i właśnie Wojtek wrócił do domu i dostał od znajomych whisky w prezencie, ale zobaczcie jaką, Tullibardin, szkocka whisky, ale jaka fajna, także schowana będzie do barku. Się Wojtek śmieje. Nie no, ja zawsze chowam, bo musi odleżeć. I jeszcze dostał ser z truflami. Jo, sera to chyba jeszcze nie próbowałeś z truflami, nie? No, pierwszy raz tu nawet widać takie kawałeczki czarne. Fajny. Dziękujemy bardzo. Znaczy, Wojtek, dziękuję. To był bardzo fajny dzień spędzony z Moniką, z Maksem.
No Maciek niestety musiał w pracy dzisiaj być, na pewno by do nas dołączył. Bardzo fajnie spędziliśmy czas, naprawdę. I cieszę się, że u Moniki ten parking jest darmowy w niedzielę. Ja nawet nie wiedziałam. Wiecie, no ładnych parę funtów można zaoszczędzić, bo nie są takie tanie parkingi w centrum Newcastle. No, Monika z Maxem bardzo długo grała w Monopol, potem bawili się w chowanego, potem w jeszcze jakąś grę grali, ale fajnie, bo uczyła go Monika liczyć podczas gry w Monopol. Max nawet, nie pamiętam ile, tam chyba musiał 100 odliczyć i sam odliczył tymi papierkowymi pieniążkami, uczyła go kupować te domki, no, reguły ogólnie mu tłumaczyła, także myślę, że teraz zawsze, jak będziemy do Moniki jeździć, Max będzie chciał w Monopol z nią grać. Dobrze, nie grają. Także ja się na dzisiaj z Wami już żegnam. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!